Hej, witajcie kochani, z tej strony Adrianna. Witam was serdecznie na moim kanale. A dziś chciałabym was zaprosić na vloga z kwarantanny. Jak pewnie większość osób w Polsce i na świecie, z powodu pandemii siedzę w domu. Nie jestem chora, a przynajmniej mam taką nadzieję. Natomiast dobrowolnie wybieram siedzenie na tyłku i nie wychodzenie z mieszkania, jeżeli nie potrzebuję. I chciałabym wam dzisiaj pokazać, jak sobie radzę, jak się zabezpieczam przed zarażeniem, co robię w wolnym czasie i opowiedzieć wam, jak pandemia pokrzyżowała mi plany i moje marzenia. Tak więc, jeżeli ten filmik wam się spodoba, zostawcie mi kciuka w górę i ruszamy! Jeżeli ktoś się zastanawia, czy przefarbowałam włosy na różowo, to nie, tam po prostu jest postawiona lampa, żeby dawała jakiś ciekawy poblask, żeby po prostu to nie było takie białe tło. I pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to może zjemy sobie śniadanie, dlatego że jest już po godzinie 12, to jest dość późna pora jak na śniadanie, ale jeszcze rano musiałam podpisywać na maile, umyłam się, ogarnęłam włosy i pomyślałam, że możemy sobie śniadanie zjeść razem, pokażę wam, co ja jem. Tak więc zapraszam was na posiłek ze mną, bo już jestem strasznie głodna. Zazwyczaj pierwszą rzeczą po wstaniu, którą robię, jest odpakowanie diety pudełkowej. Ja na czas epidemii i kwarantanny postanowiłam zamówić sobie właśnie dietę pudełkową i możecie mnie teraz nazwać przewrażliwioną wariatką, ale kiedy wyjmę ją z torebki, to za pomocą niewielkiej ilości spirytusu przemywam dokładnie każde opakowanie. Jakby coś, to nie jest tak, że ja to wszystko zjem, to jest dieta dla mnie i dla Patryka i wiem, że może wam się to wydać dziwne, że przemywam te opakowania, natomiast ja uważam, że to jest jedzenie, wolę, żeby było bezpieczne. Jak na razie z tego rozwiązania z dietą pudełkową jestem bardzo zadowolona. Jak coś, to nie jest żadna reklama, ja tą dietę kupuję i zamawiam sama. Cieszę się, że nie muszę wychodzić z domu, że nie muszę chodzić do sklepu. Zdaję sobie boleśnie sprawę z tego, że nie jest to rozwiązanie idealne, bo po pierwsze nie wiem, jak to jedzenie jest przygotowywane. Mam większą pewność, jak wiecie, przygotowuję jedzenie sama, jak wiem, że umyłam ręce, wszystko odkaziłam. Jak ktoś przygotowuje nam jedzenie, no to nigdy nie możemy mieć stuprocentowej pewności. A także wiem, że taka dieta generuje ogromną ilość odpadków i nie jest ekologiczna. Natomiast powiem wam szczerze i będę tutaj brutalna, że przejmowałam się ekologią przed czasami epidemii. Natomiast teraz chcę być po prostu bezpieczna, nie chcę się zarazić, nie chcę zarazić nikogo wokół mnie. I po prostu ekologia i przejmowanie się takimi rzeczami poszło na dalszy plan. Jak to całe szaleństwo się skończy, to będę znowu o tym myślała, ale na razie po prostu chcę być zdrowa. Po odkażeniu pudełek zazwyczaj zostaje mi jeszcze troszeczkę spirytusu na ręczniku papierowym i staram się go wykorzystać, dlatego że spirytusu mam już mało. U mnie w sklepach brakuje spirytusu, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale mieszkam w jednym z najgorzej zainfekowanych miejsc w Polsce, więc wielu środków takich higienicznych tutaj brakuje. Więc żeby nie marnować tej pozostałości spirytusu, którą mam na ręczniku i żeby dodatkowo jeszcze wzmocnić ochronę, to wycieram włączniki, klamki, żeby się nic nie zmarnowało. Przed jedzeniem także przemywam stół, dlatego że przemywanie i odkażanie powierzchni płaskich, z których często korzystamy, jest bardzo ważne. Trochę mi się za dużo nalało przez to nagrywanie, zmarnuję mnóstwo tego spirytusu. I przecieram. Dziś na śniadanie mam taki razowy chlebek, ogórki i pastę z pomidorów i chyba orzechów. Jak widzicie, już praktycznie wszystko zjadłam, została mi tylko jedna kromka chleba. W ogóle to uważam się za niesamowitą szczęściarę i jestem wdzięczna, że mogę sobie taką dietę zamawiać, dlatego że wiem, że większość ludzi świeżego chleba to już nie widziała od kilku tygodni, dlatego że po świeży chleb trzeba chodzić codziennie do sklepu. Mało kto chodzi codziennie do sklepu w tych czasach i pewnie mało komu udaje się kupić chleb, dlatego że jak jest rzucony, to od razu ludzie go wykupują. Jak byłam w sklepie tydzień temu, dwa tygodnie temu, to zostały już w sklepie takie, wiecie, najgorsze, takie najbardziej chemiczne chlebki tostowe, których nikt nie chciał brać. Więc cieszę się, że mam chleb na śniadanie i tak, wiem, że nakładałam tą pastę widelcem. Mam również bałagan ze sobą ogromny, ale powiem wam, że przestałam się już tym przejmować. Bałagan to jest w tych czasach mój najmniejszy problem. Po śniadaniu biorę również witaminę D3. To jest w tym momencie jedyna witamina, którą suplementuję. Witamina D3 wytwarza nam się, kiedy wychodzimy na słońce. Teraz nie ma słońca i na nie nie wychodzimy, więc przydaje się. Bardzo się cieszę, że kupiłam sobie duże opakowanie jeszcze przed epidemią, więc jak coś, to mam mały zapasik.
Zasiadłam sobie teraz do pracy przy komputerze, na moim bardzo rozwalonym laptopie. Na szczęście ja moją całą pracę wykonuję w domu, nie mam potrzeby wychodzenia, czyli kwarantanna nie spowodowała, że nie mogę pracować. Natomiast na co dzień jest tutaj Pysio z powodu kwarantanny. Przywitaj się, Pysiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem wam, że ciężko jest nam wytrzymać ze sobą w kawalerce, skoro ani jedno, ani drugie nie może wyjść i nie wychodzimy do pracy, ale wydaje mi się, że wiele par ma ten sam problem. Ja wytrzymuję to bez spoko. W sensie zauważam, że jakieś minimalne rzeczy, które nigdy mnie nie denerwowały, nie wiem, jakieś stukanie łyżeczką, pukanie, oddychanie, mruganie. Ja teraz te wszystkie rzeczy słyszę i mnie denerwują, więc staram się siedzieć po cichutku, nie skupiać się na tym. Nawet Pysia telefon mnie denerwuje, jak dzwoni. Halo? Tak więc staram się wychillować, staram się nie czepiać tak bardzo Patryka, bo wiem, że w tej sytuacji i w tym związku i podczas tej kwarantanny to ja jestem tą czepliwą osobą. Tak? Tak, Pysiu, ale ty jakoś zaczęłeś bardzo głośno mrugać ostatnio. I oddychać. W międzyczasie także zjem drugie śniadanie, choć jest troszeczkę za późno na drugie śniadanie, bo jest 15, ale przez nagrywanie strasznie mi się rozwleka dzień. I dzisiaj mam coś takiego, to jest nazwane owoce pod kruszonką, ale jak dla mnie to bardziej wygląda na ciasto, na taki serniczek. Zabieram się za jedzenie, bo wygląda smakowicie. Okej, okay, jest za mną nowe tło. Jak widzicie, teraz jest dodany efekt, jest gradient. Także jest to tło winylowe. To nie jest już karton. Inwestuję w was. Docencie. Mam nadzieję, że wam się podoba. I chciałabym wam opowiedzieć, jak epidemia wpłynęła na moje plany, a tak właściwie na plany z mieszkaniem. Bo jak wiecie, albo nie wiecie, niedawno kupiłam mieszkanie. To mieszkanie, w którym mieszkam teraz, jest to malutkie mieszkanie wynajmowane. Prawie rok temu kupiliśmy mieszkanie w bloku. Blok się teraz wybudował. Mieliśmy właśnie zacząć remont tego mieszkania. Na ten czas właśnie teraz była umówiona ekipa remontowa. Ja, słuchajcie, od kilku miesięcy żyłam tym mieszkaniem. Przeglądałam kolory farb, kolory płytek, wybierałam co i jak. Miałam już wszystko zaplanowane. I jak możecie się domyślać, dufa. Myślałam, że naprawdę, no, ostatniej rzeczy, której się spodziewałam, pewnie jak większość ludzi na tej planecie, to światowa pandemia. I z jednej strony mogłabym remontować to mieszkanie, dlatego że markety są otwarte, sklepy z płytkami, w których wybrałam płytki, sklepy z farbami, wszystko jest otwarte. Ekipa remontowa, z którą byłam umówiona, również powiedziała, że pracuje, natomiast ja z własnej woli stwierdziłam, że po prostu nie chcę tego robić. Nie chcę narażać siebie, nie chcę narażać innych, nie chcę narażać ekipy remontowej. Nawet jeżeli oni twierdzą, że chcą pracować, to po prostu to jest dla mnie nieetyczne, to się nie zgadza z moim sumieniem i ja po prostu nie chcę tego robić. Poza tym nie wyobrażam sobie teraz w tym czasie biegać po Obi czy po innym Leroyu i zastanawiać się, ta płytka? Czy ta płytka? A może jednak ta? I straszliwie jest mi przykro, bo to mieszkanie było moim wielkim marzeniem, a do tego szlak mnie trafia, jak widzę, że dla niektórych ludzi ten moment to nie jest moment siedzenia w domu, tylko właśnie jest to moment idealny na remont. Biegają po tych marketach budowlanych, biegają po sklepach handlowych, no bo przecież po co oni mają siedzieć w domu? Czy nie wiem, jak widzę, że ludzie robią jakieś głupie challenge z lizaniem lizaka, czy jak ktoś wyjeżdża na zagraniczne wakacje, bo przez takich ludzi, którzy się nie dostosowują, ta cała epidemia będzie trwała dłużej. Im więcej osób powie, nie, ja mam to gdzieś, wychodzę, nic mnie nie obchodzi, tym to całe szaleństwo będzie trwało dłużej. Czuję w sobie taką ogromną frustrację, bo wiecie, jak to jest mieć wymarzone mieszkanie, czekać na niego prawie rok i już dzieliło mnie po prostu tygodnie od wprowadzenia się i od zaczęcia remontu i nagle... pandemia. Nikt się tego nie spodziewał. Z drugiej strony jestem bardzo świadoma tego, że moja tragedia z mieszkaniem to wcale nie jest tragedia. Nie teraz, to później. To nie jest jakaś najistotniejsza rzecz, bo ludzie dosłownie umierają, ludzie tracą członków rodziny, ludzie muszą odwoływać śluby. Na świecie dzieją się po prostu dużo gorsze rzeczy niż remont mieszkania. Ale no, jest mi tak po prostu po ludzku przykro. Natomiast no, cieszę się, że nie jestem tym typem osoby, który mówi... mam to gdzieś. Lecę do Leroya wybierać płytki. Boję się także, bo mieszkam w jednym z najbardziej zainfekowanych miejsc. Patryk był niestety teraz zmuszony wyjść z domu i wszyscy żyjemy teraz w takim ogromnym strachu. Ale dobra, nie będę was zasmucać. Wiem, że każdy ma już dość po prostu negatywnych informacji. Ja też rano budzę się, wchodzę
w jakieś portale informacyjne i widzę po prostu, że każdego dnia jest gorzej i wiem, że tak jak ja szukacie dobrych informacji i dobra, już uspokajam się i nie mówię nic smutnego. Dobra, idę grać wieśka, idę grać, żeby zapomnieć, żeby po prostu o tym nie myśleć, bo już mam dosyć myślenia o tym, jak pewnie większość ludzi. Jest noc, wyszliśmy z Gacusiem na bardzo szybki spacer. Mamy z Patrykiem takie szczęście, że mieszkamy na samym obrzeżu miasta i tutaj za naszym blokiem już po prostu nic nie ma. Są same łąki, więc wychodzimy i nawet nikogo nie mijamy i po prostu musimy go wyprowadzać, bo pies by oszalał, gdyby przez 2 tygodnie nie mógł wyjść ani się załatwić. Więc na te kilka minut musimy z domu wyjść, żeby Gacuś załatwił swoje potrzeby, ale oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jak mówiłam, my mieszkamy na końcu miasta, więc tutaj nawet nikt nie chodzi, a jak ktoś idzie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy. Mam rękawiczki, ale one nic nie dają, raczej dają mi tylko ciepło, bo jest zimno, ale czapką odgarnęłam sobie włosy, żeby gdzieś tutaj mi nigdzie nie latały i nikogo nie ma. Miasto jest wymarłe, tylko widać gdzieś tam, gdzie niegdzie przebiegają ludzie z psami, każdy jak najdalej od siebie, więc fajnie, że wszyscy się trzymamy tych zasad. Jak widzę, Gacuś już sikał 10 raz, więc zaraz będziemy wracać. Okej, my już wróciliśmy do domu. Po każdym wyjściu z domu bierzemy prysznic, ale także jest już noc, więc umyliśmy się już. Ja teraz będę jadła kolację i idziemy spać. Kolejny dzień przeżyty. Tak więc życzę Wam bardzo zdrowia. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagrama i pa, pa! Do zobaczenia!